Wow, to z pewnością idealny dzień. Musimy opracować zupełnie nowe plany dla naszej restauracji. Dzisiejszy dzień wydaje się idealny. Cóż, więc teraz nadszedł czas, aby naprawić coś, co dzieje się ze światłem. W porządku. Po prostu poczekam na mojego najlepszego przyjaciela. Pitel, żeby przyszedł do mnie do domu. Hej, Gunra, czekaj. Twój tata naprawi żarówkę? W porządku, pistolet. Poza tym nadal możemy się razem bawić, nawet jeśli Dogi ma czas na naprawę światła. Tak, jasne. Mogę z tym żyć. Tak, nawet jeśli się tobą zaopiekuję. Tak, nie mam nic przeciwko. Tak. W porządku. Czas naprawić tę żarówkę. Mam nadzieję, że jesteśmy razem, pistolet. Poza tym wciąż jestem z tobą szczęśliwy. A co z wczoraj? Nie dałeś mi zabawki. Boże, pistolet, nie jestem. Tak! A co z fantazyjną jazdą w wesołym miasteczku? Dobrze się bawisz na rolkach. Czy przebieganie w smakołykach? Ale może. Co? Dlaczego ty nie możesz? Dlaczego? Cóż, zrobię to później. Dalej, piesku. Jesteśmy przyjaciółmi, prawda, Pito? Tak, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, Conroy. Za chwilę, piesku. Co ty dla mnie robisz? Cóż, Conroy, daj mi żarówkę. W tej sekundzie rozerwę cię na strzępy. Nie, piesku, rozumiem. Tutaj? Co to jest? Zaufaj mi, Pito, mój brzuch jest o wiele lepszy niż twój. Żarówka. Co ja zrobiłem? Pies mnie zabije, jeśli stłukę tę żarówkę. Wszystko w porządku? Nie, nie jest w porządku. Boję się, że Dogi mnie zabije. Jeśli Dogi myśli, że łamie światło. Bulb, on mnie zabije na zawsze. I znowu zacznij mnie torturować. Dlatego jest zły, że stłukłem żarówkę. Tak naprawdę nic z tego nie rozumiesz, prawda? Czy stłukłeś moją żarówkę? Był to środek permisywny. Tak? Cóż, teraz miałem taki zamiar. To właśnie dostajesz za zepsucie mojej żarówki. Hej, zostaw mojego najlepszego przyjaciela w spokoju. Masz na myśli Łyksocy. Twój przyjaciel właśnie stłukł mi żarówkę. Zrobię ci coś. Tak? Zrób coś z tym. Odszedł. O mój Boże. Oh, a teraz zostaw mojego najlepszego przyjaciela w spokoju. Wow. To absolutnie najlepszy dzień w moim życiu.